Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa we wtorek 8 marca ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości Panom przypominamy, Panie pytamy, czyli Dzień Kobiet po Gliwicku. Wyjaśnimy, co ma wspólnego parasol z policją i biblioteką. Poza tym w przyszłym miesiącu zostanie uruchomiona pierwsza stacja naprawy rowerów na którym osiedlu. Szczegóły za chwilę w serwisie. Zapraszam. Wiadomości zaczynamy od dobrej informacji dla gliwickich cyklistów. Już w kwietniu na osiedlu Obrońców Pokoju pojawi się pierwsza w mieście samoobsługowa stacja naprawy pojazdów. Na miejscu będzie można dokonać naprawy czy regulacji rowerów. Stacja będzie wyposażona w potrzebne narzędzia, takie jak zestaw imbusów, łyżki do opon i pompka. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby być odporne na różne warunki atmosferyczne i złodziei. Dodatkowym jego atutem będzie QR kod, który przeniesie nas do wirtualnej instrukcji napraw usterek rowerowych. Koszt urządzenia to 5000 zł netto. Nowinka zostanie sfinansowana z budżetu spółdzielni Obrońców Pokoju. Być może to nie pierwsza i nie ostatnia stacja naprawy w naszym mieście. Radny Krzysztof Kleczka wyszedł z inicjatywą, aby w dzielnicach, przez które przebiegają ścieżki rowerowe, pojawiły się takie stacje. Złożył w tej sprawie stosowny wniosek na ręce prezydenta Frankiewicza. Pozostajemy w tematyce transportu. Huczne zakończenie jednej z największych inwestycji ostatnich lat w naszym mieście, czyli drogowej trasy średnicowej, odbędzie się już niedługo, bo 20 marca. Wtedy to właśnie kierowcy wyjadą na nową drogę. Poza tym do ich dyspozycji zostanie oddany bezpłatny parking nad jednym z najdłuższych tunelów w Polsce. Parking między ulicami Zwycięstwa i Dworcową wygląda na gotowy. Choć jak zaznacza rzecznik spółki DTS SA, Danuta Żak, ta inwestycja nie została jeszcze oddana do użytku, a brak barierek zabezpieczających jest pewnego rodzaju niedociągnięciem, które lada moment zostanie naprawione. Jednak wolne miejsce parkingowe zachęca kierowców. Co na to Straż Miejska? Jak powiedziała Bożena Frej z Wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznej, Straż Miejska nie prowadzi na tym odcinku postępowania. Zatem parkować czy nie parkować, oto jest pytanie, które na tę chwilę pozostaje bez odpowiedzi. W poniedziałek gliwicka policja rozpoczęła cykl spotkań z gliwiczanami pod hasłem Niebieski Parasol. Akcja odbywa się we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, w której filiach policyjni dzielnicowi będą teraz regularnie spotykać się z mieszkańcami podległych sobie rejonów. Nasz reporter udał się na jedno z takich spotkań, które odbyło się w filii numer 20 przy ulicy Bernardyńskiej. Dlaczego akurat w bibliotekach? Bo to takie przyjazne środowisko jest i myślę, że powoduje, że nie jesteśmy może aż tak bardzo poważni, może nie tacy oficjalni, po prostu, jak słychać zresztą, bardzo sympatyczna, taka familiarna atmosfera, a o to nam chodzi, żebyśmy my się wzajemnie nie bali, tylko żebyśmy wzajemnie ze sobą współpracowali na rzecz bezpieczeństwa. Chcemy, żeby mieszkańcy mówili nam, jakie mają problemy, na co mamy zwrócić uwagę. No, nie wszystko dzielnicowy w terenie jak jest widzi, a mieszkańcy jednak mają bardzo dobry wzrok. Mało jest kamer, które by obejmowały niektóre miejsca, bo na przykład między blokiem 15, 17, 19, to jest za blokiem, za kioskiem, tam jest taki skwereczek. Znam, powiem szczerze, jeżeli chodzi o kamery, tak naprawdę to nie są nasze kamery jako to policji, jest Urzędu Miasta. Urzędu Miasta. I ogólnie rozmawiałem już z prezesem spółdzielni waszym na temat kamer, który chciałby właśnie, żeby tych kamer było więcej. Wnioskował już, jakby to powiedzieć, o zwiększenie liczby tych kamer, zarówno tutaj, w tym rejonie, o którym pani mówi, jak również sztabu powstańczego, tam jest 4, 2, 4, 6, tam też, co prawda, to już jest Politechniki Śląskiej spółdzielni, ale oni też wnioskowali, żeby tych kamer było więcej. Czekamy na decyzję, bo tu chodzi o finanse, co by nie było, prawda? Więc tu chodzi o finanse i wiem, że w tej sprawie jakieś rozmowy są już prowadzone i te kamery, mam nadzieję, że w najbliższym czasie będą i będzie ich więcej. Dobre. I dzięki temu będzie ciszej. Dzisiaj mamy jeszcze spotkanie w Wilczym Gardle, mamy spotkanie na Sikorniku. W środę kolejne spotkania i w następnym tygodniu jeszcze we wszystkich filiach biblioteki. Także serdecznie zapraszam wszystkich widzów, żeby weszli sobie na stronę biblioteki czy też komendy policji. Tam jest wszystko wypisane. Jak 8 marca obchodzone jest w naszym mieście? Jakie są gliwiczanki? Postanowiłam to dla Państwa sprawdzić, a oto wyniki mojego śledztwa. Te kwiaty to dla kogo? Dla mamy. Dla mamy, tulipany, sprawdzone kwiaty? Tak, sprawdzone działają. Tylko na mamę czy na kogoś też jeszcze? To na razie jest dla mamy, potem będę myślał co dalej.
Idą tulipanki, są takie, no zależy też od godziny, bo wiadomo, ludzie są i w pracy, i w szkole, a więc po pracy i po szkole, także idą tulipanki. A kto kupuje? Młodzi, starsi? Tylko panowie, czy może panie też kupują? No, wie pani, akurat w tym roku jest tak, że dużo pań kupuje kwiatki. Dzisiaj jest święto kobiet. Co z tej okazji już panią spotkało? No właśnie, a ja pani w takim razie życzę wszystkiego dobrego. Kwiatki już pan komuś podarował dzisiaj? Jeszcze dzisiaj nie, ale podaruję na pewno. A jakieś konkretne, sprawdzone ma pan? Tak, zawsze róże kupuję. A jakie prezenty wtedy pani otrzymywała? Gwoździki, rajstopy. No i to chyba wszystko, ewentualnie jakieś czekoladki. Jakiś prezencik, jaki by pani sobie życzyła? A prezencik to sobie sama zrobiłam dzisiaj, z kosmetyków. Ale więcej goździki ludzie kupują w tym roku, także goździki, tulipanki, bo róże tak nie za bardzo. A goździki to się chyba ludziom już nie kojarzą właśnie z czasami PRL-u. Czasy PRL-u, właśnie. I to kupują starsi ludzie. A jakie są gliwiczanki? Może najpierw pana zapytam. Piękne i miłe. Także polecam. Szkoda, że pani nie jest mężczyzną, ale tu dla pana w takim razie polecam. Najlepsze dziewczyny z Gliwic. Najlepsze. A co pani na to? Bo o Ślązaczkach się mówi, że są bardzo pracowite, że ładne i gospodarne. Gliwiczanki też? Gliwiczanki też. Starają się. Starają się. Po mojej żonie to widać, że są ładne, nie? No. Największy prezent na Dzień Kobiet. Zamiast kwiatka. No super są, chcę powiedzieć. Po prostu. Piękne. Głównie starsze, jakoś ja tak widuję przede wszystkim. Co jeszcze bym powiedzieć? Ładnie ubrane, jak wszystkie kobiety teraz się dobrze ubierają. No piękne, jak widać. I skromne. Ja wiem, dużo nie mogę powiedzieć, no ale fajny. Tak jak wszystkie kobiety są fajne. To co, miłego dnia ci życzymy. Dziękuję bardzo. A ja ci życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dzięki wielkie. I tym miłym akcentem kończymy wiadomości telewizji Imperium. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i przez internet na tvimperium.pl. Jesteśmy też na Facebooku. Ja już się z Państwem żegnam, ale zapraszam na sport w imieniu Radka Nosala i prognozę pogody. Życzę miłego dnia.